Hejka kochani, z tej strony ja, witam was w następnym vlogu z Chorwacji. Ja już jestem w domu i to bardzo długiego czasu, ale teraz dopiero nagrywam ten początek, także miłego oglądania. Luwina kochani, jest 10:43 następnego dnia. My lecimy do Tribun chyba, tak to się mówi, nie znam się, przepraszam, jeśli mówię źle. Dzisiejszy outfit to jest taka bluzka, ona jest chyba z New Yorkera. Spodenki, co miałam pierwszego dnia, muszelki i mam chustę, ale nie wiem, ona chyba jest z HM-u i to ona jest już stara, a więc po prostu pokazuję wam, odezwę się do was, jak już tam będziemy, bo teraz nie mam sensu, a więc do zobaczonka. Jamendo.com. Jamendo.com. Siemaneczko, wróciliśmy właśnie z zwiedzania tutaj, z zwiedzania po prostu. I teraz jedziemy. Znaczy jedziemy. Idziemy na plażę. Idziemy na plażę taką bardziej obudowaną. Biorę GoPro, tylko nie ma już słońca, bo jest już dość późno i nie wiem, czy będą dobre nagrania. Jeśli będą, to wam wrzucę, jeśli nie, to i tak jutro biorę GoPro na plażę, a więc po prostu zobaczymy się w momencie, w którym będę chciała coś powiedzieć. Siemaneczko, kochani, jest już następny dzień i pewnie dziwicie się, czemu nie widzieliście żadnego nagrania. A to dlatego, że ja się tak wybrałam, słuchajcie, i to ja już się zanurzałam pod wodę z tym GoPro. To miało być najlepsze nagranie na świecie podwodne, jakie widzieliście. I wiecie, co się stało? Wy nie wiecie, co się stało. Zapomniałam karty SIM z Polski. Więc nie będzie nagrań z GoPro. Jest mi tak przykro, bo miałam takie plany na te nagrania. Ale co się teraz u nas dzieje aktualnie, to teraz jest w sumie taki czas dla nas, dla każdego, może nie z osobna, ale taki czas dla nas. Mój tata, Maj tata i Maja pojechali sobie na skutery do jakiegoś tam innego miasta, pojechali zwiedzać jakąś, gdzieś tam do jakiegoś innego miasta. Moja mama i mama Maj zostają razem z Mai siostrą w domu, a ja i Natalia, czyli moja siostra, wychodzimy zaraz sobie razem na miasto. Dlatego tak się tutaj, o Jezus, wystroję sukieneczka, a więc outfit, tak jak zawsze wam pokazuję, muszelki na kostce. W ogóle się tak dzisiaj opaliłam na plaży, warkoczki oczywiście. Czy coś jeszcze jest ciekawego? A, no, zapomniałam gdzieś o sukience. Sukienka z Guessa. Bardzo ją lubię. Coś jest bardzo ładna. I zaraz się wybieramy. A, no i do tego te klapeczki, ale już one są takie styrane, powiem wam, że po pierwszym dniu na plaży one mi się stopiły.
normalnie jakby ta guma się, wiecie, roztopiła, bo to jest no guma, plus słońce w Kroatii po prostu stopiło mi te klapki. To no, są takie, każda jest inna, jeszcze tak nas komary pożarły, że to jest masakra. No ale co, my lecimy z Natalą, też pewnie porobimy sobie jakieś zdjęcia. W sumie tu idziemy na ten główny jakby, główny środek wodic, bo to są chyba tak, środek wodic. W ogóle patrzcie, mi się twarz tutaj opaliła, mi się zawsze tak opala twarz. Środek wodic i to mi jest bardzo ładnie, ja tam zawsze jak tam jestem, bo jesteśmy tutaj już drugi raz, to ja się czuję po prostu tam jak w bajce, dla mnie tam jest pięknie, dla mnie tam ma ci tam ludzie grający, to jest dla mnie w ogóle Kroatia, czyli Chorwacja, kochani, to jest najlepsze miejsce na ziemi poza moim domem, bo po prostu tutaj jest cudownie i jest pięknie, dlatego idziemy tam po pamiątki, Natalka kupuje dla swoich znajomych. A ja będę jako po prostu jej kompan, plus pewnie coś zjemy, jak zawsze. A więc co? Zobaczymy, nie będę brała raczej kamery, bo to tak wiecie, sister time. Sorry, że tak łażę, ale ja zawsze jak coś nagrywam, to łażę. Sister time, po prostu spędzimy sobie razem czas, we dwie, bo jak na razie to wiecie, tutaj jest dużo ludzi, więc sobie spędzimy razem czas. I co? Jak porobimy jakieś zdjęcie, to wam powrzucam. Także bye! Siemaneczko, kochani, ja się dzisiaj przez cały dzień nie odzywałam, co mówię ci o bochaniu, ale co? Wczoraj na spacerku z Natalią było bosko, kupiłyśmy sobie obydwie takie muszelki, mega cute, a dzisiaj się spaliłam doszczelnie, mój nos, plus uda i wszystko, wszyscy się spaliliśmy, także masakra, ale co? Jutro ostatni dzień, aż się nie chce wierzyć. I odezwę się do was jutro, bo idziemy spać. Siemaneczko, kochani, jest już ostatni dzień naszego wyjazdu. Niestety koniec wyjazdu zbliża się małymi kroczkami, bo jest coś około godziny 18:30. No tak, zbliża się godzina 19:00. A my zaraz będziemy szli robić zdjęcia na zachód słońca, na plażę. Już byliśmy dzisiaj na plaży. Dzisiaj też się wszyscy w sumie sfajczyli. Tak jest zawsze po prostu, kiedy zaczynam nagrywać, to nagle wszyscy zaczynają swoją produkcję. I zawsze mama zaczyna coś gadać. Zawsze. No bo robisz to na mnie. No bo co mówię, ja nagrywam, mama wychodzi przed kamerę. A więc my się zbieramy na tą plażę powolutku, bo musimy zdążyć na ten zachód słońca, żeby wyszły takie focisze. Takie muszą wyjść, inne nie mogą. Okej, kochani, więc my już jedziemy, właśnie wyjeżdżamy spod Lidla, bo byliśmy jeszcze na zakupach i kupiłam sobie takie picie i to jest jakoś mega skomplikowane chyba, nie wiem jak to się robi, ale chciałam to nagrać, żeby najwyżej zobaczyć jak to wyjdzie. To się odkręca chyba, tutaj... Szarpnij. Dobra, tutaj coś jest jakiś taki. Pokaż. To trzeba o tak. Jezus Maria, źle zrobiłam, czekajcie, nie tak to się robi. Od nowa. Tak. Idziemy kupić tak? Drugi. A, dobra. O, i tam się wsypał jakiś proszek teraz i trzeba to szejkie bary. I teraz potestujmy. O, gazowane. Nie spróbować. Smakuje jak wapno. O. W ogóle mnie nagrywasz, czy tam jakiś... To tak chyba się lubi. Faktycznie jak wapno. No, to by było na tyle. My jesteśmy teraz w trasie do Czech, Czechach nocka, a potem już do Domciu. A więc widzimy się w Czechach. Jesteśmy w Czechach, kochani. Pokażę wam nasz pokój. Tu mamy takie drzwi, takie nic szczególnego. Tu jest ta, ale tata na razie jest tata. Tu jest...
No, taki wieszaczek, jakaś szafa widzę, tiruliru. Jakiś stoliczek na wody, jakieś tu stoją. Ostrość, o. Stoliczek jakiś tutaj, takie siedzonka. Taki stoliczek na buciki. Lunix jest też. I tak wygląda pokój. Tutaj jest, są takie po prostu cztery łóżka wzdłuż. I tutaj są te, są okna naprzeciwko, Boże się... Gdzie mnie komar ugryzł. Tutaj, tutaj. I tutaj mam taki widok, ale w ogóle to na, tam dalej na ulicy jeździ tramwaj. Tam, tramwaj. I co mówisz? Na sushi. No jest podobno jakieś sushi i musimy szybko iść na jedzenie. Heja kochani, jest 22:09. A my właśnie wróciliśmy z jedzonka i byliśmy w bardzo niepozornej miejscówie, ale jedzenie było tak pyszne. Bardzo dobre, bardzo dobre. No i co, teraz kładziemy się spać, prawda to? Tak. Kładziemy się spać i widzimy się jutro. Hejka, a więc ja już jestem w domu. Patrzcie, która jest godzina. O, nie widać. 0:06. Jest 16 sierpnia, czyli już no bardzo długo, kiedy jesteśmy w domu. Ja tak w sumie montuję teraz ten film, ale nie nagrałam do was podsumowania. A więc wyjazd to było coś wspaniałego. Było pięknie, było ciepło i wspominam go bardzo dobrze. No i co? I to tyle. Mam nadzieję, że te dwie części filmów z Chorwacji wam się podobały, bo też dużo włożyłam w nie w pracy i gdziekolwiek, gdzie nie szliśmy, to starałam się brać kamerę, a więc jeśli wam się podobał ten film, a raczej te dwa filmy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, jeśli podobał wam się ten film i jeśli jeszcze tego nie robisz, to co ty tu robisz? Zostaw subskrypcję i czekajcie na następne filmy na moim kanale. A ja się już z wami żegnam. Bye!